Jesiotr zachodni, jesiotr właściwy lub po prostu jesiotr, łazwa łacińska, arcipenser studio. Gatunek wędrownej anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych, arcipenseridae. Występowanie. Wzdłuż europejskich brzegów Oceanu Atlantyckiego, Morze Śródziemne, Morze Czarne, w jeziorach Ładoga i Onega tworzy formę wyłącznie słodkowodną. Jego obecność w Morzu Bałtyckim została zakwestionowana w wyniku badań molekularnych przeprowadzonych na osobniku złowionym w 1996 roku w Estonii. Badania te wskazują, że populacja jesiotra bałtyckich wywodzi się od jesiotra ostronosego, Arcipenser oxyrhynchus. Dane genetyczne sugerują, że jesiotr zachodni nigdy nie tworzył w Bałtyku populacji samowystarczalnej liczebności. Grzbiet jest niebiesko-szary lub szaro-zielony, pokryty rzędem 10 do 13 jasnych tarczek kostnych, które u młodych osobników zwężają się często w kolce. Na srebrzystych bokach występuje od 24 do 40 tarczek, a na białym brzuchu 10 lub 13. Pysk jest szpiczasty, wydłużony, otwór gębowy prawie kwadratowy, zajmuje niemal 2/3 szerokości pyska. Wąsiki są pozbawione przydatków i okrągłych przekroju. Pierwszy półramień płetwy piersiowej jest bardzo gruby. Jesiotr zachodni zazwyczaj osiąga długość 1,5 metra do 2,5 metra, rekordowo do 4 metrów i 300 kg masy. Typu łuski genoidalna. Młode jesiotry początkowo odżywiają się bezkręgowcami bentonicznymi. Później ich pokarm stanowi fauna denna, którą wygrzebują z miękkiego podłoża rykowatym pyskiem. Są to głównie mięczaki, skorpiaki, larwy owadów, niekiedy drobne ryby.